Všetkých vás srdečnou láskou vítam tento večer pod zvukom Božího slova. Vítam vás bardzo serdecznie tego wieczoru pod wpływem Słowa Bożego. Wiem, że ste mnohí prišli aj z daleka a že ste si urobili námahu, dlhú cestu a že vám je vzácne Božie slovo, tak srdečne vás zvlášť vítam. Witam was szczególnie i serdecznie, bo wiem, że wielu z was z daleka przyjechało i wielki wysiłek włożyliście w to, żeby tu przyjechać i bardzo się z tego cieszę. A bardzo się raduję, że mogę widzieć aj już znane twarze, a mogę widzieć aj nowe twarze. I cieszę się z tego, że mogę widzieć twarze, które już znam i też nowe twarze. Ja jestem bardzo wdzięczny, że Samuelko mógł zacząć tuto naszą bohosłużbę swoją służbą. Cieszę się, że nasze nabożeństwo Samuel mógł swoją służbą rozpocząć, lebo on jest moim współpracownikiem. Bo on jest moim współpracownikiem. Także bardzo się cieszę zawsze, kiedy przyjdę do Polska, a on z maminką przyjdą na bohosłużbę. I zawsze się cieszę, kiedy przyjadę do Polski, a on ze swoją mamą przyjeżdża na to nabożeństwo. Pretože vidím jeho vývoj, ako Pán Boh ho posúva ďalej a nádherne ho vyučuje. I vidzę, właśnie dlatego się cieszę, bo widzę jego postęp, jego rozwój, to, że jak z łaski Bożej się rozwija i usługuje. To, co Pan powiedział na początku, tak to on naplnia. To, co Pan na początku powiedział, to spełnia, realizuje. A możemy to widzieć na własne oczy, moje serce za to raduje. I moje serce cieszy się z tego, że na własne oczy mogę to oglądać. A wiecie, kiedy Pan Bóg nieco ślubi, tak on to napełni. I wiecie, jeżeli Pan coś obiecuje, to on to wypełni, spełni. A my nie wiemy, że ako, jakie cesty się k tomu použije, ale co powiedział, on to spełni. I my nie wiemy, jakich dróg on do tego użyje, ale co powiedział, co obiecał, to wypełni. Jest to tak bardzo zwłaszne. Jest to takie bardzo szczególne. Był jeden czas, kiedy som jako młody chrześcijan dostał taką głęboką tużbę iść na kolana. Był taki czas, kiedy jako młody chrześcijanin dostałem takie głębokie pragnienie, żeby iść na kolana. A tak som si dostał som takie pohnutie, aby som si otworzył pismo a czytał. I dostałem taką zachętę, taki przymus do tego, żeby otworzyć Biblię i czytać. A bol som prawie na kolanach. I właśnie byłem na kolanach wtedy. Tak som si otworzył Biblię. A więc otworzyłem Biblię. A czytam. I czytam. Żiadaj si, co len chcesz, a napłnij ci. Poproś o cokolwiek chcesz, a ja to spełnię. Ja som sa tak zľakol toho slova. I tak się wystraszyłem tego słowa. Že som takto zabuchol Bibliu. W ten sposób szybko zamknąłem Biblię. A celý som sa chvel. I chwiałem się cały. Lebo vedel som, že to bola taká priama reč ku mne. I bo zrozumiałem, že to była taka bezpośrednia mowa bezpośrednio do mnie. Vedel som, že Boh hovorí. Wiedziałem, że Bóg do mnie mówi. A Pán Boh dal mi takie widzenie. I Pan Bóg dał mi takie widzenie. A widział som všeličo prichádzalo na takom podnose, že mohol som si to vybrať. I v tym widzeniu widziałem coś jakby na takim podeście, tak wystawione dla mnie, że mogę z tego wszystkiego, co tam jest, wybrać. Tam był úspech, tam był sukces, bogactwo. Tam była sława. Tam była sława. Tam było proste do końca i królestwo. Tam nawet było i królestwo w tym. A jak som sa na to wszystko díval. I kiedy patrzyłem na to wszystko. Ja som sa cítil tak malý a mizerný. I czułem się taki mały i mizerny, słaby. Że som sa rozplakal. Że rozpłakałem się. A hovoril som, Panie, nie wiem, co z toho, keby som si vybral, co bude na Twoją slávu. I powiedziałem wtedy, Panie, nie wiem, czułem się taki słaby, co, jeżeli z tego wybiorę, będzie na Twoją chwałę. Ale ťa prosím o dwie rzeczy. Ale proszę Cię o dwie rzeczy. Aby si sa na každom kroku mojego života oslávil. Żebyś uwielbił się na każdym kroku mojego życia. A aby som ti, a to druhé prosím, aby som ti mohol byť verný až do smrti. A to ta druga prośba, to jest to, abym ci mógł być wierny aż do śmierci.
A jak som povedal to posledné písmeno, i kiedy powiedziałem tą ostatnią sylabę, tak tak uderil na blízku hrom, že skoro som vyskočil z koli. I v pobližu tak bardzo piorun uderzył, že prawie vyrvalo mnie z kolan. A ja som v tom zahrmení počul amen. Bože, i v tym grzmocie usłyszałem takie Boże amen dla tej rzeczy. A sam som sa divil, čo sa to vlastne stalo. I sam dziwiłem się, co właściwie się wydarzyło. Prečo to hovorím? Dlaczego o tym mówię? Veľmi sa radujem svojim dňom. Bardzo cieszę się z tych dni, które przeżywam. Keď som vám povedal, čo všetko prežívame so Zuzkou, gdybym tak... vám powiedział to o tym wszystkim, co z Zuzką przeżywamy. Na jednej stronie byście plakali spolu z nami. Z jednej strony razem z nami byście płakali. A na drugiej stronie byście sa spolu z nami radovali. A z drugiej strony razem z nami byście się cieszyli. Ja som to tak pochopil, že keď Pán Boh dáva svoje požehnanie. Ja to tak zrozumiałem, že kiedy Pán Boh daje svoje błogosławieństwo, tak on dá aj tie horké bylinky. Že do tego też daje te gorzkie zioła. Predstavte si, že Mojžiš dostal od Hospodina príkaz, aby to baránka jedli s horkými bylinami. Przypomnijcie sobie, že Mojžiš dostal taký nakaz od Pana, żeby razem z barankiem, żeby baranka paschalnego jeść z gorzkimi ziołami. My by sme boli tak pripravení na to, aby sme to dobrého, pečeného, chutného, chrumkavého baránka jedli. My bylibyśmy gotowi do tego, żeby tego smacznego, upieczonego, chrupiącego, pysznego baranka jedli. Ale horké byliny... Ale gorzkie zioła? Musí to być. Czy to musi być? A Pán Boh povedal, musí to być. A Pán Boh powiedział, to musi być. Nie wyświetlował, że prečo? On nie tłumaczył, nie wyświetlał z jakiego powodu. Ale powiedział, to tak to będzie. Ale powiedział, tak to będzie. A ty to tak przyjmij, a tak to przeżywaj. I ty to tak przyjmij i tak przeżywaj. A ja sa vás chcem teraz opýtať. A chcę was teraz zapytać. Że czy chcecie wielkie pożegnanie Boże? Czy chcecie wielkiego Bożego błogosławieństwa? Je tu niekto, kto túži po veľkom požehnaní Božom? Jest tu ktoś, kto tęskni za wielkim Bożym błogosławieństwem? Aleluja. Aleluja. Ale wiecie, co ste z tym povedali? Ale wiecie, co przez to powiedzieliście? Że chcecie aj horké byliny. Że chcecie też te gorzkie zioła. Lebo Hospodin to dáva spolu s tým. Bo Pán daje to razem. A ja som veľmi vďačný, že som toto mohol pochopiť. I jestem bardzo wdzięczny, że właśnie to mogłem zrozumieć. Keby v mojom živote neboli tie horké byliny, gdyby tých gorzkých ziół nie było w moim życiu, tak by som tak vysoko nosil nos, že by som škriabal plafon. Nos bym podnosił tak wysoko, že haczyłbym o klosze lamp. Možno, že ty nemáš s takými vecami problém. Može ty s takými rzeczami nie masz problemu. Ale viete, pokora to je ten najväčší skvost, ktorý môžeš tu prežívať na tejto zemi. Ale pokora to jest ten największy... Skvost, to je hodnota. Największa wartość, jaką tutaj na ziemi możesz przeżywać. A človek, keď má úspech, keď má proste zdar vo svojom živote. I človek, ktorému sa povodí, ktorý má sukces v svojom życiu, tak ten človek jednoducho má veľký boj s pokorou. Ten človek vlastne ciągle má veľkú válku s pokorou. A preto Pán Boh, on je pripravený nám dať veľké požehnanie v našom živote. I dlatego Pán Boh, on je gotový, żeby dať nám veľké blagoslovenstvo v našom życiu. Ale preto nám dáva aj tie horké byliny do nášho života. Ale tož daje tie gorzkie, z tego powodu te gorzkie zioła daje do našego życia. Aby sme to všetko v pokore vedeli zniesť. Żebyśmy to byli v stanie znieść wszystko w pokorze. Lebo Bóg sa pyšným protiví. Bo Bóg pyšným się sprzeciwia. Ale pokorným dáva milosť. Ale pokornym daje łaskę. A keď Hospodin hovorí Mojžišovi, i kde Pán mluví do Mojžeša, keď ty tak veľmi túžiš vidieť moju tvár, jeżeli ty tak bardzo chcesz, pragniesz, tęsknisz za tym, żeby moje oblicze zobaczyć, prejde popred teba moje zmilujem sa nad kým sa zmiluje. I obok ciebie przejdzie moje zmiłuję się nad kým się zmiłuje. Až potom pôjdem ja. A potem ja pójdę.
Bratia, sestry, ja som dlho ako kazateľ nerozumel tomuto slovu. Bratia, sestry, ja ako kaznodzieja bardzo długo nie rozumiałem tego słowa. Ale dnes začínam tomu rozumieť. Ale dzisiaj zaczynam to rozumieć. Ano, Boh sa díva na tvoje srdce. Tak, Pán Búh patrzy na tvoje srdce. Prvnež tieto slova boli tu povedané, on sa díval na tvoje srdce. Vpierw, zanim te slova były powiedziane, on już patrzył na tvoje srdce. Že, či tvoje srdce je pripravené v pokore prijať jeho zvesť. On pyta, patrzy, czy tvoje srdce jest gotowe, żeby w pokorze przyjąć jego przesłanie. On neustále sa díva na teba. On ciągle na ciebie patrzy. Wiecie, co był pre mnie największy objaw? Wiecie, co dla mnie było największym objawieniem? W moim żywocie. W moim życiu? Że stále sa Božie oko díva na mnie. Że ciągle Boże oko na mnie patrzy. A że nic sa nie dzieje w moim żywocie bez toho, żeby sa Boh nie díval na mnie. I nic w moim życiu się nie dzieje bez tego, żeby Pan Bóg na mnie patrzył. A co widzi? I co widzi? Widzi pokoru? Widzi pokorę? Albo widzi pychę? Albo widzi pychę. Widzi twój úspech? Widzi twój sukces? Widzi twoje twój zdar? Widzi twoje obdarowanie? Widzi to, ako sa ti darí, ako prosperujesz? Widzi, jak ci się powodzi, jak prosperujesz? A díva sa presne, co sa dzieje w twoim sercu. I patrzy dokładnie na to, co dzieje się w twoim sercu. A już przyprawuje rzeczy pre tvoj život. I już przygotowuje rzeczy dla twojego życia. Wiecie, kiedy ma Pan Bóg chciał pożegnać w minulosti. Wiecie, kiedy w przeszłości Pan Bóg chciał mnie ubłogosławić. Tak mi posłał szkodców. Posłał szkodników do mnie. Posłał, jak mi chciał dać wielkie pożegnanie materialne, tak najpierw posłał złodziejów. A więc zanim chciał, zanim obdarzył mnie wielkim materialnym błogosławieństwem, bogactwem, najpierw przysłał do mnie złodziei. Kiedy mi chciał dać, Pan Bóg najpierw posłał tego, który mi wziął. Kiedy Pan Bóg chciał mi coś dać, najpierw posłał kogoś, który mi coś wziął. Kiedy ma chciał bardzo pocieszyć, najpierw posłał tego, który ma zarmucił. Kiedy mnie chciał bardzo pocieszyć, najpierw wysłał kogoś, kto mnie bardzo zasmucił. A pozerał się, ako sa to moje serce chowa. I patrzył na to, w jaki sposób zachowuje się moje serce w tym. Wspominam sa, keď som si také milované náradie proste objavil, že mi ho rozkradli. Przypominam sobie, jak prišiel som na miesto, kde som mal svoje náradie, svoje vercaj. Przyszedłem w miejsce, gdzie, do mojego warsztatu, gdzie były moje narzędzia. A naraz widím, że to najmilsze moje náradie je rozkradnę. I nagle patrzę, że te najbardziej ulubione moje narzędzia są rozkradzione. A ja som zaciął pęście, było to jeszcze bardzo dawno. To było bardzo dawno, ja wtedy zacisnąłem pięści. Ja by som dal tomu złodziejowi. Ja bym dał temu złodziejowi. A wieczór, kiedy som si robił pobożność. I wieczorem, kiedy modliłem się do Pana. Mówię, dziękuję ci, Panie, chwalę cię. Ja powiedziałem, Panie, dziękuję ci, chwalę ciebie. Ale do tego mi przyszła myślenka, ja bym dał temu złodziejowi. I teraz ta myśl mi przyszła, ja bym dał temu złodziejowi. A mówię, ale Panie, ja cię chwalę. Ja mówię, Panie, ale chwalę ciebie. Ale do tego przyszło, ale ja bym dał temu złodziejowi. Ale w międzyczasie się tam odzywa. Nieco mi tam ruszyło. Ja bym dał temu złodziejowi, coś mi tam przeszkadzało. Nie wiem, czyście za socjalizmu zażyli, kiedy ruszyli swobodną Europę. Nie wiem, czyście doświadczyli za komuny jeszcze tego, jak ruszyli, włączyli wolną Europę. A myśmy chcieli nieco tam poczuć, a do tego... Myśmy coś tam chcieli usłyszeć, a tam ciągle te fale piszczały i piszczały, nie znaleźliśmy nic. A wtedy, kiedy my mamy modlitwy, kiedy my mamy obecenstwo z Bogiem. I wtedy, kiedy my się modlimy, kiedy mamy społeczność z Bogiem. Tak wtedy przychodzą rzeczy, które nie mamy wyriešené. I wtedy przychodzą do nas te rzeczy, które są niepozałatwiane. Preto mówi Boże Słowo, chcę, aby Boży mężowie dźwigali ręki czyste. I dlatego Boże Słowo mówi, chcę, żeby mężczyźni podnosili czyste ręce. A mówi, aby nie mieli modlitwy ich przekażką. Żeby ich modlitwy nie doświadczały przeszkody. Lebo to jest ta przekażka, kiedy cię to ruszy, kiedy jednoducho ci
ty chceš mať pekné obecenstvo s Bohom a prichádzajú tie veci, ktoré si nedobre urobila, alebo nedobre urobila. Bo to jest ta przeszkoda, kiedy ty chcesz mieć dobry czas z Panem, a przychodzą ci na myśl wszystkie te rzeczy, które nie są dobrze, czy nie do końca są przed Panem załatwione. A tak som povedal, Panie. I wtedy powiedziałem, Panie, odpuszczam temu swojemu złodziejowi. Wybaczam temu swojemu złodziejowi. A kiedy przyszedł, jeszcze mu dam aj to, co si nie wziął. Jakby przyszedł, to jeszcze dam mu to, czego nie wziął jeszcze. Na drugi dzień som išiel do warsztatu. Na drugi dzień nie do warsztatu. A to, co tam niechal, aj to mi zobrał. To nawet to, co za pierwszym razem zostawił, to jeszcze to zabrał. Hovorím, Panie, ty si ma zobral vážne? Ja som to celkom Panie, vážne, ty to poważnie potraktowałeś, co powiedziałem? Ja to tak nie do końca poważnie mówiłem. Ale hovorím, no ty si povedal, że mu to dáš. Ale Pan powiedział, no powiedziałeś, że mu to dáš. Tak som ho poslal. To go posłałem. Nie všetky veci sa dejú tak, ako si to my predstavíme. Nie wszystkie rzeczy dzieją się tak, jak my sobie to wyobrażamy. Kiedy nam Pan Bóg dáva, Halleluja. Chválime ho. Ale kiedy nam bere? Ale kiedy zabiera? Ja wiem, że wy z tym nie macie problemu. Wiem, że wy z tym problemu nie macie. Jednemu dzieciaciu som doniesol czekoladku. Przyniosłem jednemu dziecku czekoladę. Taki był szczęśliwy, że som mu dał czekoladę. Był taki szczęśliwy, że mu dałem tą czekoladę. A kiedy już drżał tą czekoladę, a cieszył się jej. I kiedy już tą czekoladę trzymał i z niej się cieszył. Mówię, proszę cię, daj mi z tej czekoladki, ja si odgryzniem z Potem mówię do niego, proszę cię, daj mi kawałek tej czekoladki, ja sobie odgryzę z tego. A już ta radość, już nie tak to mu stali usta, ale tak. No, już ta radość trochę pieszła, usta miał odwrotnie niż na początku. A tak przyłożył nechet, a ten chory, tak tylko to możesz. A więc przyłożył kciuka, mówi, dotąd możesz. A ja som otworzył takie usta. A ja takie usta otworzyłem. On mi to wszystko zje. On mi to wszystko zje. To jest nasz charakter. To jest nasz charakter. My radzi dostawamy. Chętniej dostajemy. Ale ciężko dawamy. Ale ciężko nam dawać. Mamy w sobie nieco, co nas wiąże k tomu, co mamy. Mamy w sobie coś, co nas wiąże z tym, co mamy. A Pan Bóg nam niekiedy bierze rzeczy. A Pan Bóg czasami rzeczy nam zabiera. A w tym jest to pożegnanie. I w tym jest to błogosławieństwo. Że kiedy się dokażemy wzdawać rzeczy. Kiedy potrafimy, jesteśmy w stanie pozbywać się rzeczy. Ty się rada dzielisz ze swoimi sestryczkami? Cieszysz się chętnie z siostrami? Ty jesteś złota, ty wszystko. To ty jesteś złota. Rozdasz. No tak musimy się od ciebie uczyć. A więc musimy się uczyć od ciebie. Kiedy tak rada rozdasz swoim sourodzeńcom. Kiedy tak rodzeństwu chętnie dajesz. A kiedy to zwłaszne. Jakie to jest szczególne. Że człowiek ma ten to charakter w sobie, że Panie, tu są. Jeżeli człowiek ma w sobie ten charakter, żeby powiedzieć, Panie, oto jestem. A tu są na to, aby si mi dawał. Jestem tutaj po to, żebyś mi dawał. Aby si ma żegnał. Żebyś mnie błogosławił. Aby si nasobił, multiplikował to pożegnanie. Żebyś mnożył to błogosławieństwo. Ale to, co ja poważuję za pożegnanie. Ale to, co ja traktuję jako błogosławieństwo. Ale Pan Bóg wie presnie, co nam jest na pożegnanie. Ale Pan Bóg dokładnie wie, co jest dla nas na błogosławieństwo. My nie mamy radzie wichry. Teraz my mali takie wichry. No, my nie lubimy wichur, a mieliśmy ich ostatnio sporo. A wiecie, po taką wichry, wiecie, co się stało? No wiecie, po takich wichrach, co się wydarzyło? Wiele stromów wywalonych. Wiele przewróconych drzew. A wiele halus, suchych halus, nalamanych dole. I wiele gałęzi połamanych leży na dole. Ale wiecie, te polamane haluzy to były niebezpieczne. Myśmy si to nie uświadomili. Wiecie, ale tak, ten wichur. Tak, te suche gałęzie połamane, one były niebezpieczne. Myśmy sobie, kiedy one były u góry, nie uświadamiali tego. Pod niezmy chodzili. Chodziliśmy pod nimi. Mogło nam to padnąć na głowę. Mogły nam one spaść na głowę. Ale myśmy si to nie uświadomili. Ale myśmy sobie tego nie uświadamiali. Pan Bóg pośle wichor. Pan Bóg posyła wichry. A te to suche haluzy popadają na ziemię. I te suche gałęzie pospadają na ziemię. A te stromy, które mają słabe korzenie. I te drzewa, które mają słabe korzenie. Te wywali. Te się przewracają, przewraca je.
Wiecie, kiedy przyjdą takie ciężkości do naszego życia. Wiecie, kiedy trudności przychodzą do naszego życia. Tak człowiek uvidí rzeczy, które są jako takie suche haluzy. To człowiek dostrzega te rzeczy, które są jak suche gałęzie. Widzi to jako rzecz na spalenie. Nie widzi to, traktuje to jako rzeczy, które są na spalenie. Które już nie mają hodnoty. Które już nie mają wartości. A do wtedy si człowiek myślał, o, jaką to ma hodnotę. Do tej pory myślał, o, jaką to ma wartość. A Pan Bóg nam pomaga nas zbawować, pomaliczki wzdawać sa rzeczy. Pan Bóg uczy nas tego, w jaki sposób powoli wyzbywać się rzeczy. My w czasie socjalizmu sme wszystko jeszcze widzieli, aj to będzie dobre, aj to będzie dobre, aj to, to sa nie wychodzi. No w czasach komunizmu nauczyliśmy się takiego myślenia, a to jeszcze jest dobre, przyda się, to jeszcze jest dobre, przyda się, to jeszcze jest dobre, szkoda to wyrzucić. A tak ciężko sme sa toho wzdawali. Ciężko nam było się pozbywać tego. A kto si przyszedł za mną, mówi, brat Aleksander, nie potrzebujesz skrzyniu. Ktoś przyszedł do mnie, Aleksander, potrzebujesz taką skrzynię. Ja proste lutuję to wychodzić. Szkoda mi to wyrzucić. A daj, zjdzie sa to. A daj, przyda się. A przyszedłeś, a ty taki to kredens. A Aleksander, a takiego kredensu nie potrzebujesz. A takie stoliczki. A takiego stolika nie potrzebujesz. A takie niečo, a takie niečo. A coś takiego potrzebujesz, a coś takiego potrzebuję. Wszystko się przyda. A naraz som zistil, że sa nie wiem pohnuć. I nagle stwierdziłem, że nie jestem w stanie się odwrócić. Jednoducho, tak som sa zacarašil jako trulik. Tak się... Nie, jedna taka rozprawka. Tak się... zagraciłem, że nie mogę się nawet odwrócić. Jest taka rozprawka pre dzieci, że jeden stawał dom, a zabudł dwere na tom, aj okna, a celi sa zamurował. No, taka bajka jest dla dzieci, że ktoś budował dom i zapomniał tam i okien, i drzwi, i sam się w tym środku zamurował. A nie wiedział o tym wyjść. I nie wiedział, jak sam, nie był w stanie, nie potrafił stamtąd wyjść. Mnohokrát jest człowiek w swoim sebe sve tak to orientowany. Człowiek jest w swoim egoizmie tak zorientowany. Ciężko sa zdawa rzeczy. Ciężko mu pozbyć się rzeczy. Wiecie, zdawać sa to jedno rozhodnutie. Pozbywać się to jest decyzja. A masz rzeczy, które obciążają twój život, rozhodnij sa, że sa to zbawisz. Jeżeli są rzeczy, które obciążają twoje rzeczy, zdecyduj, że się ich pozbędziesz. Bez tego rozhodnutia to nie pójdzie. Bez tej decyzji to się nie wydarzy. A ja som jednego dnia, kiedy som to widział, co som urobił. Ja pewnego dnia, kiedy zobaczyłem to, co zrobiłem. Som powiedział dosyć. Powiedziałem dosyć. Wynosił som to wszystko na gromadę. Zebrałem to wszystko na kupę. Zbawił som sa toho. Pozbyłem się tego. Rozbił som to wszystko. Porozwalałem to wszystko. A to, co do wtedy som si myślał, że malo hodnotu, naraz pre mnie nie malo nic hodnotu. A powiedział som, sloboda jest większa hodnota, jako to, że som sa takto związał. I to, co do tej pory miało dla mnie wielką wartość, nagle stwierdziłem, że nie ma żadnej wartości i wolność stała się dla mnie większą wartością niż tamte wszystkie wartości. Człowiek musi dojść takiemu to rozhodnąć. No, człowiek musi dojść do takiej decyzji. A musi wiedzieć, powiedzieć, Panie, tu są. I musi być w stanie powiedzieć, Panie, oto jestem. Wszystko, co mam. Wszystko, co mam. Wszystko Ci dałam. Wszystko Ci oddaję. Wszystko, co si mi dał z miłości. Wszystko, co mi z łaski dałeś. Ja Ci to dałam späť. Ja Ci to oddaję z powrotem. Człowiek, który nie jest swobodny, bardzo ciężko zomiera. Człowiek, który nie jest wolny, bardzo ciężko umiera. Pretože si myslí, že proste čo bude s tým bohatstvom, čo som ja nahromadil. Bo zastanavia się, co będzie z tym bogactwem, które nagromadziłem. A Pán Ježiš čo povedal bohatému mladencovi? A co Pán Ježiš povedal bogatému mladencovi? Rozdaj, čo máš. Rozdaj to, co máš. A budeš bohatý v Bohu. I budeš v Bohu bogatý. Budeš mať neby poklady. Budeš miał skarby v nebie. Poď a nasleduj mňa. Choď i nasleduj mnie. Mnohí ľudia preto nenasledujú slobodne Pána Ježiša. Wielu ludzi nie potrafi w wolności naśladować Pana Jezusa. Lebo mają wielkie perspektywy. Bo mają wielkie perspektywy. A myślą si, że co wszystko by stracili, keby oni celé nasledovali Pána. I oni myślą o tym, jak wiele by stracili, gdyby całym sercem naśladowali Pana.
Ešte ako mladý človek som povolával svojho kamaráda a hovorím, poď, budeme spolu nasledovať Pána. Ešte ako mladý človek zapraszałem svojho priateľa, choď, budeme razem nasledovať Pána. A on hovorí, Alexander, ale ja som schopný človek, ja viem krásne hrať na gitare, ja viem krásne spievať, na mňa čaká sláva, na mňa čaká bohatstvo. Ale on povedal, Alexander, ja som bardzo zdolný človek, gram na instrumentach, na mnie czeka sława, co za tym idzie bogactwo. A mówi, ja to wszystko by som sa musel zdać. Ja musiałbym się pozbyć tego wszystkiego. A mówi, nie, polož to wszystko na oltar Panu, a budeme spolu, ja budem kazać Božie slovo, a ty budeš śpiewać, budeš chwalić Pana. Ja mówię, polož to wszystko Panu na ołtarz, ja będę głosił, ty będziesz śpiewał, będziesz chwalił Pana. A mówi, ale pre mňa to nie je. On povedal, to nie je dla mňa. Proste človek, ktorý sa nevie zdať svojich predstav. Viete, človek, ktorý nie je v stane pozbyť sa svojich vyobrazeň. Nevie sa zdať svojho majetku. Ktorý nie je v stane pozbyť sa svojho majetku. Nevie sa zdať všetkého, nie čo ho drží. V stane nepotrafí sa pozbyť všetkého, co trzyma. To všetko ho viaže a drží. To všetko ho viaže i trzyma. A nedovolí, aby slúžil Pánu. I tomu nepozvala, aby slúžil Pánu. Ale čo si zobereme so sebou na druhý svet? Ale co zabierzeme s sobou na druhý svet? Nahý sme prišli. Nahý prišli sme. S prázdnymi rukami. S prúžnymi rękami. A prázdnymi rukami odídeme. I s prúžnymi rękami odejdeme. Nic si nezobereme so sebou. Ze sobou nic nezabiežeme. Keby sme ako chceli si to zobrať, aj tak to tam nezobereme. Nawet kdyby sme tak bardzo chceli to zabrať, i tak tego nie zabiežeme. Jeden veľkostatkár, ktorý mal veľa, veľa zeme, sa nechal pochovať po stojačky. Jeden taki bogaty człowiek, który był naprawdę majętny, kazał się pochować na stojąco. Pod jednym dubom, że tam go mają postojaczki pochować. Powiedział, pod jednym dębem na stojąco mają go pochować. Kiedy zomrze. Jak umrze. Lebo był już bardzo niemocny. Bo już był bardzo chory. Ale tak mu hovorili, že no, to sa tak nepatrí, že to nebude dôstojné, že to tak ale my, no, tak nevypadá, to nebude také dostojné, tak si nerobí. A on hovorí, ja preto chcem postojačky, aby som ešte videl na tie moje polia. A on mówi, ja dlatego chcę, żeby na stojąco mnie pochowali, żebym jeszcze dłużej mógł oglądać te swoje pola. On už nebude nič teda pozerať, ale jednoducho nie wiedział sa toho wzdać. On już niczego nie będzie oglądał, on po prostu nie był w stanie się tego pozbyć. Są mnohí ľudia, ktorí nevedia sa vzdať veci, kým nezomrú. I jest wielu ludzi, którzy nie potrafią się rzeczy pozbyć, dopóki nie umrą. A wtedy, kiedy posledné vydýchnu, i kiedy wydadzą ostatni oddech, tak wtedy sa im otvoria dlanie. Wtedy dłonie się im otwierają. A wszystko im wypadnie z rąk. I wszystko z rąk im wypadnie. Prečo to nie urobili skôr? Dlaczego wcześniej tego nie zrobili? Prečo sa nie wzdali pre Królestwo Boże skôr tych rzeczy? Dlaczego nie pozbyli się dla Królestwa Bożego wcześniej tych rzeczy? Które ich wiązali. Które ich wiązały. Ja by som tak teraz poprosił brata, aby si przeczytał 27. kapitolu so skutkou apostolských. Prosím, aby ste sledovali a tu by sme si niečo veľmi zácne z tohoto slova zobrali. Przeczytamy 27 rozdział Księgi Dziejów Apostolskich. Proszę, żebyście uważnie śledzili, żebyśmy coś z tego tekstu dla siebie wzięli. Gdy postanowiono, że mamy odpłynąć do Italii, przekazano Pawła i kilku innych więźniów setnikowi kohorty cesarskiej imieniem Juliusz. Wsiedliśmy więc na statek Adramyteński, który miał płynąć do portów azjatyckich i wyruszyliśmy w drogę w towarzystwie Arystarcha, Macedończyka z Tesaloniki. Następnego dnia wylądowaliśmy w Sydonie, a Juliusz, oprzedłszy się z Pawłem po ludzku, pozwolił mu pójść do przyjaciół, aby się zatroszczyli o niego.
A wyruszywszy stamtąd, płynęliśmy pod osłoną Cypru, gdyż wiatry były przeciwne. A płynąwszy otwarte morze na wysokości Cylicji i Pamfilii, przybyliśmy do Miry i Licji. Tam zastał setnik statek aleksandryjski, który płynął do Italii i przesadził nas do niego. Przez wiele dni płynęliśmy wolno i dotarliśmy z trudem na wysokość Knidos, ponieważ jednak wiatr nie pozwalał nam posuwać się naprzód. Popłynęliśmy, począwszy od Salonu, pod osłoną Krety. A posuwając się z trudem wzdłuż niej, dobiliśmy do pewnego miejsca, które zwano Piękne Przystanie w pobliżu miasta Lasea. A że stracono wiele czasu i żegluga była już niebezpieczna, bo i okres postu już przeminął, ostrzegał ich Paweł, mówiąc: mężowie, przewiduję, że dalsza żegluga będzie związana z niebezpieczeństwem i z wielką szkodą nie tylko dla towaru i statku, ale i dla naszego życia. Lecz setnik zważał raczej na sternika i właściciela statku niż na to, co mówił Paweł. Ponieważ zaś przystań nie nadawała się do przezimowania, większość urodziła wyruszyć stamtąd drogą i dostać się jakoś do Feniksu, przystani na Krecie, otwartej na południowo-zachodnią i północno-zachodnią stronę, i tam przezimować. Gdy więc powiał wiatr z południa, sądząc, że zamiar doprowadzą do skutku, podnieśli kotwicę i płynęli wzdłuż wybrzeża Krety. Lecz wkrótce zebrał się od strony lądu huraganowy wicher, zwany Eurakilion. Gdy zaś okręt został porwany i nie mógł sprostać wichrowi, puściliśmy go z wiatrem i pozwoliliśmy się unosić. Pędząc pod odsłoną wysepki zwanej Klauda, zdołaliśmy z trudem zabezpieczyć łódź ratunkową. A gdy ją wciągnęli na pokład, zabrali się do opasania statku linami. Potem w obawie, żeby nie wpaść na mieliznę Syrty, zrzucili pływającą kotwicę i tak ich niosło. Nazajutrz, gdy na nas gwałtownie napierała burza, zaczęto wyrzucać ładunek. A trzeciego dnia wyrzuciliśmy własnymi rękami osprzęt statku. Gdy zaś przez wiele dni nie ukazało się ani słońca, ani gwiazdy, a burza szalała z nie mniejszą siłą, wszelka nadzieja na ocalenie zaczęła w końcu znikać. A gdy już długo byli bez posiłku, wtedy Paweł stanął pośród nich i rzekł: trzeba było, mężowie, posłuchać mnie, nie odpływać z Krety i oszczędzić sobie niebezpieczeństwa i szkody. Lecz mimo obecnego położenia wyzywam was, abyście byli dobrej myśli, bo nikt z was nie zginie, tylko statek. Albowiem tej nocy stanął przy mnie anioł tego Boga, do którego należę i któremu cześć oddaję, i rzekł: nie bój się, Pawle, przed cesarzem stanąć musisz. Oto darował ci Bóg wszystkich, którzy płyną z tobą. Przeto bądźcie dobrej myśli, mężowie. Ufam bowiem Bogu, że tak będzie, jak mi powiedziano. Będziemy wyrzuceni na jakąś wyspę, a gdy nas unosiło po Adriatyku już 14 noc, około północy, zdawało się żeglarzom, że się ku nim zbliża jakiś ląd. Spuścili tedy sondę i stwierdzili, że głębokość wynosi 20 sążni. A popłynąwszy nieco dalej, znowu zmierzyli i stwierdzili 15 sążni. Bojąc się przeto, abyśmy czasem nie wpadli na miejsce skaliste, zarzucili z tylnego pokładu 4 kotwice i z upragnieniem oczekiwali nastania dnia. A gdy żeglarze próbowali uciec ze statku i pod pozorem, że chcą z przodu statku zarzucić kotwice, spuścili w morze łódź ratunkową. Rzekł Paweł setnikowi i żołnierzom: jeśli ci nie pozostaną na statku, nie możecie być uratowani. Wtedy żeglarze odcięli liny od łodzi ratunkowej i pozwolili, że spadła. A gdy miało już świtać, nalegał Paweł na wszystkich, aby się posilili, mówiąc: dziś mija 14 dzień, jak czekacie i pozostajecie bez posiłku, nic nie jedząc. Dlatego wyzywam was, abyście się posilili, bo to przyczyni się do waszego ocalenia. Nikomu bowiem z was nawet włos z głowy nie spadnie. Gdy to powiedział, wziął chleb, a podziękował Bogu wobec wszystkich, łamał i zaczął jeść. Oni wszyscy, nabrawszy otuchy,
również się posilili, a było nas wszystkich na statku 276 dusz. A gdy się nasycili, odciążyli statek, wyrzucając zboże do morza. Gdy nastał dzień, nie rozpoznali lądu, spostrzegli tylko jakąś zatokę o płaskim wybrzeżu, do którego chcieli, jeżeli będzie można, doprowadzić statek. Odcięli kotwicę i pozwolili im spaść do morza, a równocześnie rozluźnili wiązania sterowe i nastawiwszy przedni żagiel pod wiatr, zmierzali w kierunku wybrzeża. Lecz patrzy między dwoma prądami na mieliznę, osiedli ze statkiem. Dziób statku zerwawszy się został nieruchomy, a rufa uległa rozbiciu przez bałwany. Wtedy żołnierze powzięli zamiar pozabijać więźniów, aby żaden z nich nie przedostał się w pław i nie uciekł. Lecz setnik, chcąc ocalić Pawła, przeszkodził ich zamiarowi i rozkazał, żeby ci, którzy umieją pływać, pierwsi rzucili się do morza i wyszli na ląd. Pozostali zaś mieli to uczynić jedni na deskach, drudzy na czymkolwiek ze statku. I w ten sposób ocaleli wszyscy i przedostali się na ląd. Tylko z czytania Bożego Słowa. Tyle czytanego Słowa Bożego. Wielkie rzeczy przeżywał Paweł apostoł. Wielkie rzeczy apostoł Paweł przeżywał. A on tak wydawał świadectwo, że pre wielkość zjawieni, które ma. I on takie świadectwo składał, że przez wielkość objawienia, które otrzymał. Ma, dostał do ciała takiego satanasza, który go pohlałkuje. Powiedział, że ma taki cierń w swoim ciele, jakby posłaniec szatana, który go prowokuje. A który go poniżuje. I który go poniża. Aby sa pre wielkość tych zjawieni Boży nie powyżował. I żeby tak, z powodu wielkości tych objawień Bożych się nie wywyższał. Preto ma taki to trń, ma takie to ciężkość. I dlatego ma taki cierń i ma takie trudności. A kiedy my widzimy to Bożego służobnika. I kiedy my widzimy tego Bożego sługę. Ako on sa tomu nie brani, ale on przyjma to pokorowanie w swoim życiu. Jak on się nie broni przed tym, ale przyjmuje to upokarzanie go. A bere wszystko z Bożych rąk. I wszystko odbiera z rąk Bożych. Tak widzimy, że to aj w wszystkich tych ostatnich rzeczach żywota to tak to funguje. I widzimy, że to też w tych pozostałych rzeczach życia tak to funkcjonuje. A teraz, kiedy idą na tejto lodzi. I teraz, kiedy płyną tą łodzią. Pan mu powiedział, nie bój się, Pawle, ty musisz stać przed cesarzem. Pan mu powiedział, Paweł, nie bój się, ty musisz stanąć przed cesarzem. A będziesz tam wydawać świadectwo. I tam będziesz o mnie świadczył. A Paweł wiedział, że przychodzą te ciężkości żywota. I Paweł wiedział, że te trudności życia nadchodzą. A to nie było takie, że no, ako keby. I to nie było takie, jak gdyby. Ale to była bardzo twarda a bolestiwa realita, którą. Nie, ale to była bardzo twarda i bolesna realność, którą przeżywali. Także ci ludzie, którzy w tym boli, oni już mieli śmierć w oczach. A więc ci wszyscy ludzie, którzy tam byli, oni już mieli śmierć w oczach. Byli zupełnie zufali z tego. Oni byli załamani tym. Ale Paweł wiedział, że to nie jest koniec. Ale Paweł wiedział, że to nie jest koniec. Ty musisz jedną rzecz wiedzieć w swoim życiu. Ty musisz w swoim życiu jedną rzecz wiedzieć. Że precz się na tym to świecie. Nie, musisz wiedzieć, po co jesteś na tym świecie. Czy si tu preto, len aby si wiele używał. Czy jesteś tutaj po to, aby wiele użyć? Aby si mal piękny dom, piękne auto. Żebyś miał tylko piękny dom, piękny samochód. Mal wyborną strawę. Miał super jedzenie. Bio. Ekologiczne. Ekologiczne. Tak, sprawnie. A len preto si tu na tomto świecie? Czy tylko po to tu jesteś na tym świecie? Czy nie ma Bóg pre ciebie większe posłanie? Czy Pan Bóg nie ma jakiegoś większego powołania dla ciebie? Ty musisz jedną rzecz wiedzieć, że jak Bóg chce w twoim życiu osławić. Musisz jedną rzecz wiedzieć, że jeżeli Pan Bóg chce się w twoim życiu uwielbić. Niech cokolwiek się dzieje. Cokolwiek się będzie działo. Nic nie nagodowo.
nic nie dzieje się przypadkiem. A to, co się dzieje, to jest len to, co Pan Bóg podpisze. I to, co się dzieje, to jest tylko to, co Pan Bóg już podpisał, zaakceptował. A co Pan Bóg nie podpisze, to co nie będzie dziać w Twoim życiu. I to, czego Pan Bóg nie podpisze w Twoim życiu, dziać się nie będzie. Nie bój się. Nie bój się. Len wier. Tylko wierz. Ty musisz dowierzać Bogu. Musisz ufać Bogu. Niech byś był na granie życia. Nawet gdybyś był na krawędzi życia. A myślałbyś si, że no już len kroczek, a już zomrę. I myślisz sobie, jeszcze tylko kroczek i już umieram. A Pan Bóg jeszcze nie napełnił swoje plany w Twoim życiu. I jeżeli Pan Bóg jeszcze nie wypełni swoich planów w Twoim życiu, ty nie zomrzesz. Nie umrzesz. Bóg ma z Tobą plan. Pan Bóg ma plany z Tobą związane. A ja som bol w sytuacjach života, keď sa už prišli so mnou rozlúčiť moji priatelia. Ja już byłem w takiej sytuacji, kiedy moi przyjaciele przyszli do mnie, żeby się ze mną pożegnać. A pretože išiel som na takú ťažkú operáciu, kde mysleli, že už tam končím. I, bo to było wtedy, kiedy szedłem na tak bardzo trudną operację, że wszyscy myśleli, że już tam po prostu jest mój koniec. A Pan Bóg ma doniesł späť. A Pan Bóg przyprowadził mnie z powrotem. A niektórzy z tych to moich przyjaciół, którzy sa boli rozlúčiť so mną. Niektórzy z tych moich przyjaciół, którzy już byli się ze mną pożegnać. Po tych rokach już oni nie są na tym świecie. Po tych latach już ich nie ma na tym świecie. Ale mnie Pan Bóg jeszcze tu drży. Ale Pan Bóg mnie tu jeszcze ciągle trzyma. Lebo ma swoje plany. Bo ma swoje plany ze mną związane. Ako jest dobre wiedzieć. Jak bardzo dobrze jest wiedzieć. Że Bóg ma z Tobą plany. Że Pan Bóg ma plany z Tobą związane. A to nie len preto, aby si bio potrawiny jebol. I nie tylko po to, żebyś jadł te ekologiczne jedzenie. Ale preto, że On chce się osławić w Twoim życiu. Ale dlatego, że On chce się uwielbić w Twoim życiu. Wierzysz tomu? Czy wierzysz w to? Tak się nie bój. To nie bój się. Tak to mówi Pan Jezus. Tak mówi Pan Jezus. Nie bój się, len wier. Nie bój się, tylko wierz. A będziesz zachraniony. I będziesz uratowany. Zachowany. Paweł aj z całą tą posadką na łodzi. I Paweł z całą tą grupą ludzi, którzy byli na łodzi. On wiedział, że jest związany jego żywot ze wszystkimi tymi, którzy są tam na łodzi. I on wiedział, że jego życie jest w tym momencie związane z wszystkimi ludźmi, którzy są na łodzi. Byli tam ci, którzy byli jako wojsko, których musiał on posłuchać. No tam byli ci, którzy byli żołnierzami, których on musiał słuchać. Byli tam więźni w podobnej sytuacji jak on. Byli tam więźniowie, którzy byli w podobnej sytuacji jak Paweł. A jednoducho wiedział, że wszyscy są w Bożych rękach. I on po prostu wiedział, że wszyscy są w Bożych rękach. A te skúšky života, które przychodzali, i te doświadczenia życia, które przychodziły, mali im powiedzieć to, miały im powiedzieć to, że czekaj na Boga. Oczekuj na Boga. Paweł apostol był tym kazatelem między nimi a mówi, że nie puszczajmy się. Proste nie jest to ten czas, kebyśmy mali iść. Paweł między nimi był kaznodzieją, który mówił, nie wypływajmy, to nie jest czas, kiedy mamy ruszyć. Ale byli tam ludzie, którzy więcej wierzyli konstrukcji łodzi. Ale byli tam ludzie, którzy bardziej wierzyli w konstrukcję łodzi. Majitelowi łodzi. Którzy bardziej wierzyli właścicielowi łodzi. Lebo ten to powiedział, a tamten to powiedział. Bo ten coś powiedział, a tamten coś innego powiedział. Ale Paweł mówił słowa Panowe. Ale Paweł mówił słowa Pana. Ja sa ťa teraz chcę opytać. Chcę was teraz zapytać. Na kolko jest pre teba ważne Boże Słowo? Na ile ważne jest dla ciebie Boże Słowo? Jedni mówią to. Jedni to mówią. Drugi mówią ono. Inni mówią coś innego. Można, że politycy mówią tamto. Politycy mówią coś innego. Nabożeńscy wodzowie mówią zase nieco inne. Religijni przywódcy mówią znowu coś innego. Na jakie słowo ty będziesz poczuwać? Na jakiego słowa ty będziesz słuchał? Komu będziesz dowierować? Komu będziesz ufał? Majitelowi łodzi? Właścicielowi statku? Albo samotnej tej łodzi? Albo samej łodzi będziesz ufał? Komu ty wierzysz? Komu ty wierzysz? W
Dôveruješ ty Bohu? Czy ty ufasz Bogu? Veríš ty Božiemu slovu? Czy ty wierzysz Bożemu słowu? Tak niechaj sa nim wiesz. Pozwól się nim prowadzić, jeżeli Boh tak. Bóg wie mówić swojemu dziecku. Pan Bóg potrafi do swojego dziecka mówić. Lebo tak mówi Pan Jezus. Bo tak mówi Pan Jezus. Moje owce czują mój głos. Moje owce słyszą mój głos. A ty kiedy nie wiesz, ako to masz rozoznać, i ty jeżeli nie wiesz, w jaki sposób masz to rozpoznać, ty musisz wiedzieć, w czym masz pokój. Ty musisz stwierdzić, w czym masz pokój. Lebo ak niečo sa ti zdá byť lepšie, ale v tom nemáš pokoj. Bo jeżeli ci się wydaje, że coś jest dla ciebie lepsze, ale w tym nie masz pokoju, tak do toho nechodź. Nie wchodź w to. Lebo nie w nią knieża pokoju. Bo nie ma w nim w tej rzeczy księcia pokoju. Pan Jezus Chrystus jest księciem pokoju. Bo Pan Jezus Chrystus jest księciem pokoju. Ja som prechádzal różnymi sytuacjami żywota, ale som mal w sercu pokój. Przechodziłem przez różne życiowe sytuacje, ale w sercu miałem pokój. A on tam świadczył mojemu duchu. I on poświadczał mojemu duchowi, że som jego dziecko. Że jestem jego dzieckiem. A że on ma nie opuści. Że on mnie nie opuści. Niekiedy Pan Bóg mówi, prvoradie mówi przez swoje słowo. Pan Bóg w pierwszym rzędzie mówi przez swoje słowo. Ale niekiedy si wie użyć aj swojego służobnika. Ale potrafi też, jest w stanie użyć swojego sługę. A tak isto trzeba ważnie zobrać, wtedy kiedy Boży służobnik skrze Ducha Świętego zwestuje słowo, trzeba to zobrać ważnie. I kiedy Boży sługa przez Boże słowo mówi do ciebie, pod wpływem Ducha Świętego należy to poważnie potraktować. Pozrite sa, oni nie wiedzieli rozliczyć Pawła a majiciela lodzie. Oni nie potrafili tego rozstrzygnąć, czy słuchać Pawła, czy właściciela łodzi. Oni nie hľadali w tom, czym mają pokój. Oni nie szukali tego, w czym znajdą pokój. Paweł miał pokój w tom, aby jeszcze ostali a poczekali. Paweł miał pokój w tym, żeby zostali jeszcze i zaczekali. Ale ich niečo hnalo, nejaké vidiny, nejaké očakávania, ale ktoré ich hnali dopredu, ale a oni nechceli čakať. Ich pędziły jakieś rzeczy, których oni się spodziewali, może jakieś dochody, i oni nie byli w stanie czekać. Wiesz czekać na Pana? Czy jesteś w stanie, potrafisz czekać na Pana? Ten człowiek, który wie czekać na Pana... Ten człowiek, który potrafi czekać na Pana... Ten nie zamieszka. Ten się nie spóźni. Ale ten, który sa ponagla, ale ten, który przynagla, a nie wie czekać na Pana. I nie potrafi czekać na Pana. Zdá sa, że ako je wpredu, wydaje się, jak bardzo jest do przodu, ale okolko je wpredu, tolko je wzadu. Ale jak bardzo jest z przodu, tak bardzo zostaje z tyłu. Pretože Boží pokój, dlatego, że pokój Boży nie mają ci, którzy nie chodzą Panu cestą. Pokoju Bożego nie mają ci, którzy nie chodzą ścieżkami Pana. A chcesz pokój do swojego życia? Jeżeli chcesz pokoju w swoim życiu, pytaj się o Pana cestę w twoim życiu. Pytaj się o drogę Pana w twoim życiu. A oni nie poczuwali na słowo Pana. Ale oni nie słuchali słowa Pana. Nie poczuwali słowo, które Bóg dał skrze Pawła. Ale oni nie słuchali słowa, które Bóg dał przez usta Pawła. A przyszły pierwsze przeciwieństwa. I przyszły pierwsze przeciwności. Przyszły pierwsze protiwetry. Wiatr przeciwny nadszedł. A bojowali z tym wiatrem. I ciągle walczyli z tym wiatrem. A potem przechadzali po jednym takim przystawie, który się nazywał pekné miesto, alebo príjemné miesto. Neviem, ako to tvoj príklad. Oni płynęli koło takiego wybrzeża, takiej przystani, która nazywała się piękne, w polskim jest piękne przystanie. Je to veľmi zaujímavé, že Pán Boh ešte dal im jednu možnosť, aby v tom peknom prístave, alebo tom príjemnom prístave, aby zastali a prehodnotili swoje rozhodnutia. Zobaczcie, Pan Bóg daje im jeszcze szansę, żeby w tej przyjemnej albo pięknej przystani mogli się jeszcze zatrzymać i przewartościować rzeczy. A był prawie czas postu. I to był właśnie czas postu. Mogli tam przystać w tym pokojnym przystawie a postić się, a mogli czekać na Pana. Oni mogli zatrzymać się w tej przyjemnej czy
pięknej przystani, mogli tam zostać, pościć i czekać na Pana. Wiecie, gdzie jest ten dobry a piękny przystań? Wiecie, gdzie jest ta piękna czy przystań? Pan Jezus mówi, pojdźcie ku mnie wszyscy, pojdźcie, którzy pracujecie, jesteście obciążeni, a ja wam dam odpoczynek. Pan Jezus mówi, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpocznienie. To jest to piękne miejsce, gdzie si możesz odpocząć. To jest ta piękna przystań, to miejsce, gdzie możesz odpocząć. To jest to miejsce, gdzie możesz mieć ten post z Panem, gdzie możesz mieć to obecenstwo z Bogiem, spokojne. Spokojne miejsce. To jest to miejsce, to spokojne miejsce, gdzie możesz mieć społeczność i post ale z Panem oni, i dla Niego. Ale oni jednoducho popri to przyszli, jednoducho si to ani nie wsimli. Zobaczcie, oni po prostu przeszli obok tego, oni tego nawet nie zauważyli. A przyszły jeszcze większe ciężkości. I przyszły jeszcze większe trudności. Kiedy człowiek nie poczuwa na Boga, to jeszcze do większych ciężkości dostał. Kiedy człowiek nie słucha, nie oczekuje na Pana, dostanie się w jeszcze większe trudności. A jeszcze większe służenie przyjdzie. I jeszcze większe doświadczenie przychodzi. A potem przyjdzie post. A później przyjdzie post. Posłuchajcie, post mógł być tam, w tym spokojnym miejscu, w tej zatoce, w tym odpoczynku, przy Panowi. Zobaczcie, post dla nich mógł być w tej miłej, pięknej przystani, odpoczynek przy Panu. Ale oni potem już postili wtedy, kiedy już nie był czas postu, a trapili swoje ciała. Ale oni pościli wtedy, kiedy to już nawet nie był czas postu, oni tylko trapili swoje ciała. A wszystko pożywu, co mali na lodzie, wyhadzowali wą. I całe pożywienie, które mieli na statku, oni wszystko wyrzucali na zewnątrz. A teraz przychodzi ten czas wzdawania się. Teraz przychodzi ten czas wyzbywania się rzeczy. Nie len potrawiny wyhadzowali wą z lodzie. Oni tylko jedzenie wyrzucali na zewnątrz z łodzi. Ale a obilie? I zboże nie tylko wyrzucali. Ale tak jest to, aj naradzie lodzie. Ale też cały ten osprzęt łodzi wyrzucali. Ja się was teraz opytam, co si myślicie, to naradzie lodzie było hodnotne, albo niehodnotne? No jak myślicie, ten osprzęt łodzi to był wartościowy, czy nie był wartościowy? Velmi wzácne náradie to bolo. To bolo bardzo cenné, drogie bol ten osprzęt. Ale práve preto, že boli v tejto ťažkosti, už pre nich to nemalo žiadnu cenu. Ale dlatego, že oni byli v tej trudnosti nepravdopodobnej, to dla nich to už nie miało żadnej wartości. Práve takto to prichádza do života človeka. Właśnie v taký sposób przychodzi to do życia człowieka. Keď sa do života človeka pridajú veľké ťažkosti. Kiedy przyjdą wielkie trudności do życia człowieka. Tak zaczyna się człowiek zdawać aj toho, co do wtedy mało pre niego hodnotu. I to człowiek zaczyna wtedy wyzbywać się właśnie tych rzeczy, które miały taką wielką wartość dla niego. Ale dlaczego przychodzą aż tak wielkie problemy? Ale dlaczego aż tak wielkie problemy przychodzą? No lebośmy nie poczuwali na głos Pana. Dlatego, że nie słuchaliśmy głosu Pana. Dlatego, że myśmy chcieli iść, a iść, a iść. Bo myśmy chcieli iść i iść i po prostu iść. A przy tym Pan mówi, zastaw się, a uważaj. A w tym czasie Pan mówi, zatrzymaj się, zwracaj uwagę na rzeczy. Od do tego przystawu pokoju. Wejdź do tej pięknej przystani. A tu straw so mną czas. Spędź czas ze mną. Pod na modlitwy, pod do postu. Chodź na post, na modlitwę. A maj obecenstwo z kniežaťom pokoja. Miej społeczność z księciem pokoju. Ale kiedy my nie chcemy, kiedy my nie znajdziemy si ten czas. Ale kiedy my chcemy, nie chcemy tego i tego czasu nie znajdziemy. Tak przyjdzie czas, kiedy już potem ani je znam, nie chuti, ani nie mamy na to możliwości. Lebo sme v takom trápení a v takom súžení. Potom už príde taký čas, že ani na jedzenie nemáme ochoty, ani už tego jedzenia nemá a v ogóle nám už nesmakuje, bo už nás to všetko prerosło. A prichádza bezvýchodiskovosť. I prichodí beznadzieja, situácia bez vyjścia. Vo dne nevidno slnko. V deň nevidať slnca. W nocy nie widać gwiazdy. W nocy nie widać gwiazd. Beznadziejność. Beznadzieja. Zufalstwo. Zufalstwo. No taka takie ciemno. No. Bezradność. Bezradność. Tak.
A teraz človek dochádza k tomu, že mám dom, ani ten ma neteší. I človek dochodí do takého momentu, kedy mu no, mám dom, ale on mě už neteší. Mám auto, to ma neteší. Mám auto, ale ono tež už mě neteší. Mám nejakú funkciu, ale ani tá ma neteší. Mám jakąś pozíciu, funkciu, ale tá tež už mě neteší. Už ma neteší nič na tom už svete. Už nic na tom svete mě neteší. Viete, to je Božia práca. Viete, to je Božia práca. Aby človek si uvedomil. Aby človek uświadomił sobie. Že musí činiť pokánie. Že musí pokutovať. Že nepočúval na hlas Pána. Že nie slúchal głosu Pána. Ak aj ty, ktorý teraz počúvaš toto slovo. Jeżeli teraz ty, ktorý slúchaš tego slova. Si v takejto situácii. Jesteś w takiej sytuacji. A vidíš bezvýchodiskovosť. I vidíš tom beznadzieje. Vo dne nevidíš slnka. V deň nevidíš slonca. A v noci nevidíš hviezd. I v noci nevidíš gwiazd. A zúfalstvo naplňa tvoj život. I ta beznadzieja vyplňa tvoje życie. Ty musíš sa zastaviť. Musíš sa zatrzymať. A hľadať slovo Pánovo. I musíš šukať slova Pána. To slovo Pánovo, ktoré dorážalo do teba, ale ty si nechcel počuť. Vlastne to slovo Pána, ktoré tak uderzało w ciebie, ale ty nie chciałeś go słuchać. Teraz to tej to sytuacji zacznij poczuwać ten Boży głos. Ale teraz w tej sytuacji zacznij słuchać tego Bożego głosu. A teraz zase mówi Bóg przez Pawła. I teraz znowu Bóg mówi przez Pawła. Nie bójcie się. Nie bójcie się. Lebo Bóg ma plany. Bo Bóg ma plany. Bóg nie tak bude robiť, ako si to vy predstavujete. Bóg nie v taký spôsob bude robiť, ako vy sobie to vyobrážate. On má svoj spôsob. On má svoj spôsob. A tak spustili kotvy. A więc rzucili kotwice. Zastali. Zatrzymali się. Lebo predok lode narazil na piesok. Bo przód statku uderzył w piasek. A jednoducho spustili tie kotwy. Po prostu opuścili kotwice. A tie vlny toho mora rozbijali tú loď. A fale na morza rozbijały ten statek. A všetko, čo bolo živé, všetko z tej lode išlo na breh. I všetko, čo bolo živé na tej lodi, vychodilo na břeh. Viete, tá loď mala veľkú hodnotu. Viete, ten statek miał wielką wartość. Ale v tej chvíli už nemala žiadnu hodnotu. Ale v tým momente už nemá žiadnej vartosti. To je ten stav človeka, keď dojde k takému bodu. To je stan človeka, ktorý dojde do takého punktu. Keď všetko vie vypustiť. Keď všetko je v stane už vypustiť ze svojich rúk. Prečo to človek nevie hneď? Dlaczego človek odrazu tego nie potrafi? Prečo ten bohatý mladiec nevedel hneď pustiť to všetko? Dlaczego ten bogatý młodzieniec nie był w stanie odrazu všetkého vypustiť z rúk? A mohol získať všetko. A mohol získať všetko. Tak to stratil všetko. Tak všetko stratil. Kde je bohatý mladenec teraz? Kde je teraz ten bogatý mladenec? Kde je to jeho bohatstvo? Kde je to jeho bogatstvo? Kde sú tie jeho prednosti? Kde je to, co bolo pierwszorzędne v jeho życiu? Všetko sa stratilo. Všetko zginęło. Len niečo z toho ostalo. Coś niewiele tylko z tego zostało. To, co wyszło z tej lodi. To, co z tej łodzi wyszło. To żywe. To, co było żywe. Są ludzie, którzy budują na swoim ciele. Są ludzie, którzy budują na swoim ciele. A myślą sobie, że są silni. Myślą sobie, jestem silny. Są zdrowi. Jestem zdrowy. Ja co wszystko dokażę. Ile jestem w stanie dokazać. Čo všetko ešte môžem získať? Co v ten spôsob ešte mohol osiahnuť? Ale spomeňte si, ako Jeremiáš, prorok Jeremiáš karhá svojho písára Baruka. Ale pripomnite sobie, jak prorok Jeremiáš karci Barucha. A hovorí, i mówi do niego. Prečo Baruchu hľadáš pre seba veľké veci? Dlaczego Baruchu šukáš dla siebie veľkých rzeczy? Či je teraz čas na to, aby si vinice zháňal? Či to je čas, żeby teraz zakładać vinice? Alebo aby si staval dom? Či to je čas, aby teraz budovať dom? Ale toto je čas, keď budeš mať svoju dušu, len svoju dušu za korist. To je čas, kedy korzyścią będzie dla ciebie tylko twoja własna dusza.
Nie myśli na takie rzeczy, że co zyskać. Nie, nie myśl o tych rzeczach, co jesteś w stanie zyskać. A nie płacz za tym, co straciłeś. I nie płacz z powodu tego, co straciłeś. Lebo co by było człowieku, keby zyskał cały świat? Bo co pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał? A swojej duszy by uszkodził. I zatraciłby swoją duszę. Dbaj na to, aby twoja dusza ci była za korzyść. Dbaj o to, żeby korzyścią dla ciebie była twoja dusza. Abyś nie stracił swoją duszę. Żebyś swojej duszy nie zatracił. Lebo możesz być bogaty. Bo możesz być bogaty. Możesz mieć wiele pieniędzy. Możesz mieć dużo pieniędzy. Możesz mieć wiele możliwości. Możesz mieć wielkie możliwości. Ale przyjdzie czas. Ale przyjdzie czas. Kiedy te wlny rozbiją tą łódź. Kiedy fale rozbiją ten statek. A już nic z tego, z tej łodzi nie będzie mieć cenu. I już nic z tej łodzi nie ma żadnej wartości. A twoja łódź raz przyjdzie do przystanku. Również twoja łódź kiedyś dojdzie do przystani. A wyjdziesz z niej. I z niej wyjdziesz. A tam cię przyjmą na tym brzegu. I na tym brzegu ktoś cię przyjmie. A tam się zogrzejesz. I tam się ogrzejesz. Tak, jako sa aj ty to tam ogrzali. Tak jak oni się tam zagrzali. Bóg ma z tobą swoje plany. Pan Bóg ma swoje plany z tobą związane. Ale ty musisz być swobodny. Ale ty musisz być wolny. Ty nie traf się nad tym, że nie tak sa twoje żywotne rzeczy dzieją, jako si to ty przedstawiasz. Nie zamartwiaj się tym, że rzeczy w twoim życiu nie dzieją się tak, jak ty sobie to wyobrażałeś. Nie pytaj sa Pana, prečo. Nie pytaj Pana, dlaczego. Prečo nie mam żenicha? Dlaczego nie mam narzeczonego? Prečo nie mam niewestu? Dlaczego nie mam narzeczonej? Prečo nie mogę mieć dzieci? Dlaczego nie mogę mieć dzieci? Prečo nie mogę... Prečo musím byť chudobný? Dlaczego muszę być biedny? A tamci sú bohatí. A tamci są bogaci. Prečo? Dlaczego? Dlaczego? To nie jest dobra otázka. To nie jest dobre pytanie. Możesz zapytać Boga. Boga możesz pytać. Ale daj mu sprawne otázky. Ale dawaj właściwe pytania. A wiesz, które są te sprawne otázky? A wiesz, jakie to są te właściwe pytania? To, co Saul, keď padol na zem a išiel do Damaszku. To pytanie, które zadał Saul, kiedy upadł idąc do Damaszku. A mówi, Panie, kto si? I powiedział, Panie, kim jesteś? To jest nadherna otázka. To jest cudowne pytanie. Kto si, Panie? Kim jesteś, Panie? Chcę Cię viac a viac poznać. Chcę Cię bardziej i bardziej poznać. O, Panie, ukaż mi swój twarz, tak mówi Mojżesz. Objaw mi, pokaż mi swoje oblicze, powiedział Mojżesz. A będzie mi dość. Wystarczy mi to. Wspomnijcie sobie, jako Filip mówi Panu Jezusowi, ukaż nam Ojca, a będzie nam dość. Przypomnijcie sobie, jak Filip powiedział Panu Jezusowi, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Jaki jesteśmy bogaci, kiedy możemy poznawać swojego Pana. Jacy jesteśmy bogaci, kiedy możemy swojego Pana poznawać. A Panie, co chcesz, aby som czynił? I drugie pytanie, Panie, co chcesz, abym uczynił? A to jest nadherna otázka. To jest niezwykłe pytanie. Lebo to Pan chce, abyśmy się pytali. Bo Pan chce, abyśmy Go pytali. Abyśmy Mu byli posłuszni. Chce, żebyśmy Mu byli posłuszni. Abyśmy robili rzeczy, które idą do wiecznego żywota. Żebyśmy robili rzeczy, które przejdą do wieczności. Aby to nie było len takie tlachanie, plachanie tu na tomto świecie. Żeby to nie było takie Przestupowanie tu na tomto. Przemieszanie się, przedeptywanie przez to życie. Ale abyśmy mali smer a cel. Ale żebyśmy mieli cel i kierunek. A to jest wieczny żywot Chrystu Jezusie. I to jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. A tak som a ja zapytał Pana, co chcesz, Panie, aby som czynił? I ja też tak pytałem Pana, Panie, co chcesz, abym uczynił? A tak som veľmi wdzięczny Panu Jezusowi. Jestem bardzo wdzięczny Panu Jezusowi. Że każdego dnia mogę świadczyć o Nim. Że każdego dnia mogę o Nim świadczyć. Takmer każdy dzień niekto przyjdzie a chce oddać swój żywot Panu. Prawie każdego dnia ktoś przyjdzie i chce oddać swoje życie Panu Jezusowi. Niekiedy przez telefon. Czasami przez telefon. Tento minulý týždeň mi ktoś si volal. Ktoś zadzwonił do mnie w minionym tygodniu. A mówi, wy jesteś pan Barkocy. I mówi do mnie, ty jesteś pan Barkocy. Mówię, niech se páči. Proszę bardzo. A mówi, pochwalen buď Ježiš Kristus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mówię, na wieki amen. Na wieki amen, powiedz. Co ci mogę pomóc? W jaki sposób mogę ci pomóc? A ona mówi, że kto si mi mówił o was? Ona mówi, ktoś mi o panu mówił.
A ja mam wielkie problemy. A ja mam wielkie problemy. A czy byście mógł za mnie modlić? Mógłbyś się o mnie pomodlić? A tak sam ją wiedział k Panu Jezusowi. I prowadziłem ją, wiodłem ją do Pana Jezusa. Ona oddała swoje serce przez telefon, oddała swoje serce. Ona przez telefon oddała swoje serce Panu Jezusowi. Wyswetlił sam jej, w czym jej powiązanie. Wytłumaczyłem jej, na czym polega jej związanie. W imieniu Jezusa Chrystusa przykazał tym mocom ciemności, aby odstąpili od niej. W imieniu Jezusa Chrystusa nakazałem tym mocom ciemności, aby od niej odeszły. Była oswobodzona. Była uwolniona. A radowała się, a była spasena. Cieszyła się i była zbawiona. A moja Zuzka zapytała, a kto to był? A moja Zuzka pyta, a kto to był? Mówiłem, nie jaka pani, ja nie wiem, meno. Jakaś pani, ale nie wiem, jak się nazywa. Proste, ja nigdy ani nie wiem, że z kim się modlim, albo z kim, komu wenuję czas. Ja nawet nie wiem często, z kim się modlę, albo komu poświęcam czas. Ale mnóstwo ludzi oddawa swój żywot Panu. Oddaje swoje życie Panu Jezusowi. Prawie teraz, jak my szli, ktoś mi mówi. Ale teraz, kiedy jechaliśmy, ktoś mi powiedział. Mówi, braczanko, proste ty si mal si návštěvu, zvláštnu. Powiedział mi ktoś ostatnio, miałeś takie szczególne odwiedziny. A mówi, nie wiem, o kogo się jedna. A ja powiedziałem, nie wiem, o kogo chodzi. Niekto chciał przyjść za ciebie z Omanu. Ktoś do ciebie z Omanu chciał przyjechać. Ja nie wiem, gdzie to presnie jest. Ja nawet nie wiem dokładnie, gdzie to jest. W arabskich krainach. Gdzieś tam w krajach arabskich. Że poczuwa twoje słowo. On mówi, że słucha twojego słowa, które głosisz. A chce przyjąć Pana. I chce przyjąć Pana. A chce iść za Pana. I on chce iść za Panem. A kiedy to zwłaszne, że Pan Bóg na całym świecie rozsiewa to słowo. Jakie to jest niezwykłe, że Pan po całym świecie to słowo rozsyła, rozsiewa. A mnogi ludzie są zachranieni. I wielu ludzi jest uratowanych. To som si prosił. Właśnie to jest to, o co prosiłem. To som powiedział, Panie. To jest to, co powiedziałem. Uczyń Panie, mi tą milość. Okaż mi tą łaskę. Aby gdzie kroczym. Żeby tam, gdzie idę. Aby si sa ty osławił. Żebyś tam się uwielbił. Aby si ty bol chwalen. Żeby chwała była dla ciebie. Co by si ty pytał od Pana? Czego ty prosiłbyś od Pana? Jaką otázku masz ty pre niego? Jakie pytanie masz do niego? Jaką prośbę masz k niemu? Jaką prośbę do niego byś skierował? Jeszcze byś mu powiedział, Panie, daj. Powiedziałbyś do niego jeszcze, Panie, daj. Jeszcze to mam mało. Jeszcze tego mam mało. Jeszcze tuto mi pridaj. Do tego mi dołóż. Nie chciałbyś si powiedzieć, Panie. Nie chciałbyś powiedzieć, Panie. Co ja mogę dla ciebie urobić? Co mogę dla ciebie zrobić? A ja som urobił dla ciebie toto. A ja oto tyle dla ciebie zrobiłem. Tam na krzyżu som za ciebie zomierał. Tam na krzyżu umierałem za ciebie. Tam ciekła moja krew. Tam ciekła moja krew. A tam som dokonał za ciebie. I tam dokonałem życia za ciebie. Co urobisz ty pre mnie? Co ty uczynisz dla mnie? Co si ochotny za zdać? Czego jesteś, co jesteś gotowy, żeby się tego pozbyć? Ja som za zdał koli ciebie wszystkiego. Ja dla ciebie pozbyłem się wszystkiego. Niebesku slam. Chwały niebiańskiej. Złote ulice. Złotych ulic. Kryształowo czyste chodniki. Chodniki z czystego kryształu. Wszystko są opuściłem. Wszystko opuściłem. Sławę Ojcowu są opuściłem. Chwałę Ojca opuściłem. Pre ciebie. Dla ciebie. Co opuścisz pre mnie ty? Co ty opuścisz dla mnie? Już len wtedy, kiedy już wszystko będzie rozbite. Czy dopiero wtedy, kiedy wszystko się rozbije? Kiedy już nic nie będzie mać hodnoty. Wtedy, kiedy już nic nie będzie miało wartości. Wtedy mi to dasz. Wtedy mi to oddasz. Albo dnes. Albo dziś. Kiedy poczujesz mój głos. Kiedy usłyszysz mój głos. A nie zatwardzisz swoje serce. I nie zatwardzisz swojego serca. Ale powiesz, Panie, tu są. Ale powiesz, Panie, tutaj jestem. Poślij mnie. Mnie poślij. Chcę poczuwać na Twoje słowo. Chcę słuchać Twojego słowa. A chcę aj
to baranka, ale aj tie horké byliny. Ja chcę tego baranka, ale też chcę tych gorzkich ziół. Naucz ma cestę posłuszności. Naucz mnie drogi posłuszeństwa. Naucz ma cestę pokory. Naucz mnie drogi pokory. Aby som doszedł do tego nádherného cieľa. Abym doszedł do tego niezwykłego celu. Co ty urobisz? Co ty zrobisz? Czy prekrajesz swój rod výkrikom, ja Ježiša Krista nepotrebujem? Czy przerwiesz to wszystko takim wykrzyknięciem, ja Jezusa Chrystusa nie potrzebuję? Albo z całej siły. Albo z całej siły. Z całej swojej duszy. Z całej swojej duszy. Do oblohy nowego dnia zawołasz. Aż do rozpoczęcia nowego dnia zawołasz. Panie Ježišu. Panie Jezu. Zmiluj się. Zmiluj się. Panie Ježišu, odpust. Panie Jezu, wybacz. Tu są. Tutaj jestem. Poślij mnie. Mnie poślij. Amen. Amen. Będziemy się modlić. Będziemy się modlić. Dziękujemy ci, drogi niebieski Ojcze. Dziękujemy ci, drogi niebiański Ojcze. Za ten to zwłaszczny wieczór. Za ten szczególny wieczór. Dziękujemy ci za to, Panie. Dziękujemy ci, Panie, za to, że żeśmy za cały ten to wieczór mogli zamyślać nad tym, że cały wieczór mogliśmy rozmyślać nad tym, czy sa dokážeme vzdávať toho, čo si nám dal. Czy będziemy w stanie pozbywać się wszystkiego, co nam dałeś. Czy wiemy powiedzieć, Panie Ježišu? Czy jesteśmy w stanie powiedzieć, Panie Jezu, Ty nam to dałeś. A do Twoich rąk to wszystko dałem. I do Twoich rąk oddajemy to wszystko. A tu jsme poszli nas. Oto jesteśmy, poślij nas. Co nam zachowasz, jest to wielka miłość. Co nam zostawisz, to wielka łaska. A to, co zoberesz k sebe. To, co weźmiesz do siebie. To jest na dobrym miejscu. To jest wtedy w dobrym miejscu. O Panie, pomóż nam. O Panie, pomóż nam. Abyśmy zmienili swoje myślenie. Żebyśmy zmienili swoje myślenie. Abyśmy się upokoili. Żebyśmy się uspokoili. Abyśmy się zastawili w tym przystawie pokoju. Żebyśmy w tej przystani pokoju się zatrzymali. Abyśmy mieli obecenstwo z Tobą. Żebyśmy mieli społeczność z Tobą. A abyśmy nie tracili siły w marnych bojach. I żebyśmy nie tracili sił do marnej, beznadziejnej walki. O Panie. O Panie. Lebo Twoje zwycięstwo. Bo Twoje zwycięstwo. Twoja jest i sława. Twoja jest chwała. I cześć. I cześć. Na wieczne wieki. Na wieki wieczne. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen.